Cześć, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienia i wszystkie miłe komentarze. Jest Was już aż 101 subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję. Nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie mój kanał uzyska taką popularność. Przygotowałam dla Was z tej okazji zabawę. Taką małą rozdawajkę, ale o tym powiem w następnych filmach, także oglądajcie i śledźcie informacje właśnie o tej zabawie, bo można zgarnąć całkiem fajną paczuszkę z nagrodami. Dziś chciałam Wam zaprezentować jeden z dwóch albumów, które wykonałam. Jest to duży album, zrobiony troszeczkę na bazie albumu warsztatowego od Asi Szulik Kobiecość. Jest to album, który cieszy się bardzo dużą popularnością na moim kanale i wykonałam już ten warsztatowy projekt. Jeden album z innej kolekcji papierów i teraz właśnie miałam okazję zrobić dwa kolejne albumy, posiłkując się po prostu tym warsztatem, aczkolwiek zmodyfikowałam go na swoje potrzeby, żeby nie był kropka w kropkę taki jak ten Asi. I myślę, że efekt końcowy jest zadowalający, mi się bardzo podoba. Pokazuje to również, jak uniwersalne są te warsztaty, które Asia tworzy, że później można na podstawie tych warsztatów wykonać album identyczny lub troszkę inny, ale za każdym razem jest po prostu bardzo fajny efekt. Albumik powstał z kolekcji Scrap & Me Vintage Garden, ponieważ takie było życzenie klientki, żeby album był kontrastowy, czyli żeby miał takie kolory, które się wybijają. Miał być w kolorach kremowym, złotym, bordowym, więc ta kolekcja pasowała po prostu idealnie. Wykorzystałam do tego płótno Wikitex kremowe. Na okładce mamy napis album z wykrojnika, z papieru lustrzanego. Po prostu zrobiłam dwa wykroje, połączyłam razem, żeby był taki bardziej przestrzenny. Tutaj mamy napis Weronika i Maciej, data ślubu, bo to album ślubny. Nie robiłam w tym momencie okładki z kwiatami, z fałami ranu, ponieważ uznałam, że sama okładka i już po prostu te papiery są tak dekoracyjne, że po prostu wykorzystałam tylko elementy grafik z niektórych kart. Miałam jeszcze parę kart, arkuszy z elementami do wycinania. Wszystko tutaj podbiłam złotą konturówką, więc myślę, że efekt jest fajny. Z tyłu dałam tutaj też element grafiki z elementów do wycinania i zrobiłam szklany kaboszon, żeby po prostu oglądając ten album, kładąc go na grzbiecie, nie niszczył się tutaj, bo wiadomo, że podczas oglądania i użytkowania mogą być jakieś zniszczenia. Z tyłu moje logo zawiązywane jest na wstążeczkę satynową, taki kolor złoty. I przechodzimy do prezentacji. Pierwsza strona okładkowa. To jest tak samo jak w tym poprzednim projekcie albumu Kobiecość. Jest ten taki duży panel. Przepraszam Was, bo stół mi się tutaj troszeczkę rusza i ruszam z tym stojakiem na aparat, więc może się obraz troszeczkę chwiać. W środku jest kieszonka, w kieszonce są maty na zdjęcia, piecząteczka wykonana tą pieczątką, którą dostałam od Asi Szulik razem z tym warsztatem Zapachy Lata. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Cały album jest zrobiony na bazie z papierów takich, nie wiem, czy tutaj będzie widać, bo światło mam takie troszeczkę niekoniecznie. To jest taki papier,
On się nazywa Majestic Milk. Jest taki lekko opalizujący, taki kremowy, wpadający w taki budyniowy kolor. Bardzo fajny. Właśnie też życzeniem klientki było, aby to nie było na białych papierach. Mamy tutaj różne maty. Dałam też papier lustrzany złoty, żeby można było tutaj fajnie zrobić podbicie zdjęć. Przepraszam, mój kot tutaj szaleje z woreczkami. Rozkładamy okładkę. I tutaj mamy pierwsze miejsce na zdjęcie, napis we dwoje. Można tutaj na przykład dać zdjęcie 9x13, wtedy zakryje nam tą grafikę. Ale też myślę, że będzie tak ciekawie, jak tutaj będzie wystawać troszeczkę spodniej. Ewentualnie można dać zdjęcie pod. Tutaj mamy kolejne karty, maty. Tutaj, gdzie u Asi wcześniej był ten element pop-up, ja zrobiłam zwykłą klapkę na miejsce na zdjęcia. Uznałam, że jednak ten element pop-up może jest fajnym takim dodatkiem uatrakcyjniającym album, ale po prostu zabiera nam miejsce, a wiadomo, że w albumach na zdjęcia chodzi o to, żeby tych miejsc do przyklejenia zdjęć i do wyeksponowania wspomnień było jak najwięcej, więc tutaj mamy miejsce na zdjęcie 10x15, idealnie się tutaj wkomponuje. Otwieramy drugą stronę, mamy napis my, piękne grafiki. Ta kolekcja jest tak bogata w grafiki, powiem Wam szczerze, ciężko mi było troszkę z nią pracować, ponieważ jestem przyzwyczajona do takich grafik bardziej stonowanych, gdzie jednak jest więcej tego tła, a ta grafika jest tak gdzieś delikatnie. Ale cały efekt końcowy podoba mi się bardzo. Te klapeczki mają wymiary 9,5x13,5, więc zdjęcia 9x13 idealnie tutaj wejdą. Będzie jeszcze taka delikatna rameczka. Całość składamy. Dalej mamy klapeczki otwierające się w tą stronę i góra i dół. Też na zdjęcia 9x13. Tutaj mam kolejną stronę, którą zmodyfikowałam, bo tutaj wcześniej była koperta taka 3D, a ja zrobiłam tutaj książeczkę, zdjęcia 9x13 i tutaj w miejsce otwieranej klapki zrobiłam kieszonkę na maty. Te kieszonki są też fajne, ponieważ można tutaj luzem włożyć bardzo wiele zdjęć. Także nie trzeba ich wszędzie przyklejać, można właśnie powkładać w tematy. Kolejną modyfikacją był belly band. U Asi był to belly band z folii. Tutaj był belly band, tutaj była ta klapka, więc ta klapka została, troszkę ją przedłużyłam, ale belly band zrobiłam poziomy, czyli zrobiłam taką bardziej taką opaskę niż belly band. I tutaj też mamy miejsce na zdjęcia. Otwiera się w ten sposób. Tutaj u Asi było pusto. Ja zrobiłam mały wodospad ukryty na 2, 4, 5 zdjęć. Tutaj 6. Tutaj mamy strony bliźniacze. To już zostało tak jak w tym warsztacie kobiecość. Bardzo mi się ten układ podoba, ponieważ w takich albumach ślubnych fantastycznie można tutaj wyeksponować zdjęcia małżonków. Tutaj jest zdjęcie dla żony, dla męża. Otwiera się to w tą stronę. I mamy żona, mąż, ten wyjątkowy moment, ta wyjątkowa chwila. Tutaj dałam już tematy, przykleiłam, żeby można było tylko wkleić zdjęcie i będzie z taką piękną złotą obwolutą. Tekturki mam z Tekturkowa. Kolejną stroną to jest taka klapeczka z kieszonką. I tutaj mamy wodospad. Też ukryty, tutaj dam tylko dwie karty, ale można tutaj dokleić jeszcze trzecią. Następną z modyfikacji jest taka strona z taką girlandą. To jest przyklejone na środku. Tutaj mamy
niedoklejoną grafikę, żeby można było wsunąć sobie tutaj zdjęcie. I w tym momencie, kiedy tutaj wsuniemy zdjęcie, mamy na dole takie podbicie tą grafiką fajną, albo u góry. Ewentualnie, gdyby młodym nie podobała się taka konfiguracja, mogą po prostu przykleić sobie zdjęcia na to. Też będzie ciekawie, ponieważ zostanie tutaj takie ładne tło z tymi różyczkami, makami. Kolejna ze stron, tutaj była klapka z folii, ale jej nie zrobiłam, jak mówiłam, żeby troszkę zmodyfikować ten album. Jest kieszeń głębsza, kieszeń płytsza i mamy maty na zdjęcie. Kolejną modyfikacją jest ta ramka. U Asi była troszkę inna. Ja niestety nie mam takiego wykrojnika, jaki był dołączony do zestawu warsztatowego, więc musiałam posiłkować się tym, co mam dostępne. Jest tutaj miejsce na zdjęcie. Mieści się tutaj zdjęcie 9x13 lub 10x15 po delikatnym docięciu. I otwieramy panel boczny na nowej drodze życia. Już mam tutaj wklejoną matę, żeby było wiadomo, gdzie przykleić zdjęcie. Jest to zdjęcie 13x18. I znowu tutaj wykorzystałam ten sam pomysł z tym bellybandem poziomym, żeby można było tutaj powsuwać sobie zdjęcia luzem. I ostatnia strona. No to są tutaj dwie puste strony na zdjęcia. Można wkleić mniejsze, można wkleić większe. I tak prezentuje się ten albumik. Zapraszam na kolejny film, w którym przedstawię albumik numer 2. Dzięki!